Cześć, siemanko! Dzisiaj będzie o POI. Dzisiaj powiem Wam o tym, co to jest POIA, jak POIA jest obchodzona na Sri Lance i czego właściwie możecie się spodziewać, przyjeżdżając w tym czasie na Sri Lankę. Zaczynamy! POIA jest to święto buddyjskie, które jest obchodzone każdego miesiąca, wtedy kiedy księżyc jest w pełni. Może się wydarzyć tak, że w przeciągu roku jest 13 POI, z tego względu, że liczone są one co 29,5 dnia. Dla Lankijczyków POIA jest bardzo istotnym świętem. Każda z POI ma swoje unikalne nazwy, które mają nawiązywać do ważnych wydarzeń z życia Buddy. Są to takie wydarzenia jak przybycie Buddy na Sri Lankę oraz przybycie buddyzmu na Sri Lankę, śmierć Buddy, narodziny Buddy czy też oświecenie Buddy. W tym czasie Lankijczycy ubierają białe stroje i idą do świątyń buddyjskich. Tacy bardziej restrykcyjni buddyści potrafią nawet spędzić 24 godziny w tym czasie w świątyni. Zabierają ze sobą wtedy jedzenie, idą całą rodziną i czekają, kiedy księżyc będzie w pełni. I w tym czasie rozmyślają na temat własnego życia oraz temat własnej filozofii. Podczas POI Lankijczycy powinni przestrzegać 8 zasad Buddy. W ciągu całego roku, w ciągu każdych dni, powinni przestrzegać 5 zasad. O zasadach Buddy powiem Wam innym razem, bo to jest bardzo obszerny temat. Ponadto jest to dzień wolny od pracy, sklepy, banki czy też restauracje są pozamykane, aczkolwiek muzułmanie wciąż mają otwarte swoje restauracje, dlatego zawsze można znaleźć coś do jedzenia. W tym czasie nie można też kupić alkoholu oraz mięsa. Jest to zabronione. Najważniejszą poją w całym roku jest Wesak, który przypada zazwyczaj na maj. Ma ona nawiązywać do narodzin Buddy, śmierci Buddy oraz oświęcenia Buddy. W tym czasie ludzie tworzą ręcznie robione lampiony, wieszają je wszędzie, jest mnóstwo oświetlenia, także jest to naprawdę fantastyczne wydarzenie, każdemu polecam być w tym czasie. W tym roku Poja Wesak przypada na 29 kwietnia. Ponadto na ulicach rozdawane jest jedzenie, które ma nawiązywać do almsgiving, czyli dzielenia się jałmużną, dzielenie się dobrem. Kusala means doing something good for you and for others. We are doing these things. So what you are doing? Let's say what you are doing. We are giving things for free. We make happiness by giving something to others. Pracuję tutaj w tej lodziarni i z tego względu, że jutro jest Wesak, przez 3 dni będą rozdawać lody za darmo i ludzie będą jak ten pan tutaj. Bo chcą dać komuś szczęście. Jedzenie utożsamiają ze szczęściem, dlatego dają za darmo szczęście drugiej osobie. To jest Wesak. Poja Day. Jest tomorrow i Poja Day. Jutro jest Poja Day. Największa poja ze wszystkich. Kolejną interesującą poją jest poja, która odbywa się w lipcu. I jest ona głównie w Kandy. Lipiec, sierpień nachodzą one na siebie. W tym czasie odbywa się festiwal w Kandy. Podczas tego festiwalu można zobaczyć ogromne parady słoni, które są poubierane w różne stroje. Wiem, że dla miłośników zwierząt może to być trochę drastyczne wydarzenie, no ale tak to się tutaj odbywa. Ponadto można zobaczyć występy różnych artystów, którzy chodzą po ogniu, czy też połykają ogień oraz różnego rodzaju tradycyjne tańce. Jeśli nie możecie być w tym czasie na Sri Lance, nie martwcie się, bo te wszystkie atrakcje możecie zobaczyć każdego miesiąca, praktycznie każdego dnia, będąc w Kandy. Aczkolwiek w tym czasie to wydarzenie przybiera większej rangi i jest bardziej atrakcyjne i niesamowite. What is Poya for you? Poya is for me a day it's I can have a holiday. And yeah, sometimes I'm going to temple, sometimes I'm not. Most Sri Lankans celebrate Poya by going to temples if you are a Buddhist, or else you are just, it's a big holiday for you. And everyone in our country is so happy on Poya because it's a free day, no work. That's it? That's it. So are you became like a proper Buddhist on this time or no? Like are you... Most youth in Sri Lanka, they are like, are you sacrifice these 8 rules on this time or no? Sometimes yes, sometimes no. During Vesak, yes. Yes, of course, yes. Cześć, jak się masz? Piąteczka. Piąteczka.
A więc reasumując, jeden dzień w miesiącu jest zawsze dniem wolnym z tego względu, że w tym czasie księżyc jest w pełni. Dlatego Lankijczycy obchodzą ten dzień bardzo hucznie i są bardzo oddani swojej filozofii w tym czasie. To by było na tyle tego, czym jest Poya i jak jest obchodzone na Sri Lance. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejny wtorek!